never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, though. Feeling like I'm Curry, how I'm balling on the West, whoa. If you told me back then, ooh, I never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net. Hey, I said I've been saving, dog, let me see the money, hey. Now I'm popping, ooh, they looking at me funny, hey. I was in the rain, waiting for these sunny days. Made it through, you can't tell me I don't love to say. On my way to that show, told them pipe down, I don't need no hoes. I've been out with my bros, even back then I knew I'd grow. Now I'm knocking down these doors, they ain't keeping up when I switch these flows. They don't want no smoke, can't get hot, I can piss so low. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jestem w mojej sypialni, na podłodze, ale postanowiłam, że chwilę pogadamy. Po pierwsze, od teraz będę próbowała robić taki jeden tygodniowy vlog, w którym będę Wam pokazywała bardzo różne rzeczy. Tu widzieliście jeden z moich treningów, ale taki niekompletny. Moje włosy nie chcą współpracować. Po moim weekendzie w Irlandii zapragnęłam takiego irlandzkiego, angielskiego śniadania. Stąd takie, a nie inne śniadanie. Chciałam właściwie powiedzieć dwie rzeczy, takie mega istotne w tym filmie. Po pierwsze, chciałam super mocno podziękować za reakcję na mój ostatni film, za ogromne słowa wsparcia, przeprosić też Was z góry za to, że nie odpowiadam tam na komentarze, ale szczerze powiedziawszy, za dobrze znam internet. Wiem, że pojawiają się też komentarze, które mogą mnie zaboleć, a jest to cały czas jeszcze świeża sytuacja. A nie chciałam też ich wyłączyć tak zupełnie, żebyście w razie czego Wy mogli między sobą porozmawiać, podyskutować, może sobie pomóc nawzajem w jakiejś takiej trudnej sytuacji. To, co czytałam tak pobieżnie, było mega inspirujące. Dostałam też wiadomości prywatne, maile, telefony od różnych osób, które bardzo, bardzo sympatycznie zareagowały na to, co nam się przytrafiło. Więc bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że mi nie macie za złe tego, że nie odpowiadam na te komentarze, ale robię to ze względu na to, żeby siebie trochę chronić, póki co przynajmniej. To po pierwsze. Po drugie, chciałam powiedzieć, z racji tego, że zbliżamy się do końca października i ta decyzja, którą podjęłam, będzie się wiązała z tym, że z końcem października, powiem od razu, nie będę już dłużej ambasadorem Women's Best. I chciałam Wam tutaj powiedzieć w dużym skrócie, dlaczego. Po pierwsze, uważam, że muszę powiedzieć ze względu na to, że firma jest po prostu niesamowita do tego stopnia, że jak przytrafiło mi się poronienie, to Women's Best wysłało mi kwiaty, wysłało mi list. W ogóle przez cały ten czas, kiedy dla nich pracowałam, przez te 6 miesięcy byli ogromnym, ogromnym wsparciem w każdej sytuacji, co spowodowało, że tym bardziej źle się czułam z tym, że są takie miesiące, kiedy nie jestem w stanie się w 100% wywiązywać ze swoich zobowiązań względem nich jako firmy. Jeżeli jest się ambasadorem jakiejś firmy, to oczywiście ma się pewne zobowiązania związane z postami, filmami, recenzją produktów. I jak przyszło do takiego miesiąca jak wrzesień, kiedy mieliśmy dużo, dużo takich problemów, których nie mogliśmy przewidzieć z Bartkiem, to bardzo ciężko było mi się zmusić do tego, żeby w trakcie tego, co przeżywaliśmy, żeby wrzucać post, w którym na przykład ja ćwiczę w stroju Women's Best. Mimo że oni tego absolutnie nie oczekiwali, oni to rozumieli, ale ja jako osoba, dla której ta firma jest tak profesjonalna, tak wyrozumiała, czułam się z tym bardzo źle. I doszłam do wniosku, że z racji tego, co mówiłam już w ostatnim filmie, chcę się teraz bardzo mocno skupić na sobie. Chcę, żeby to było więcej takiego kontentu, który ja po prostu w danym momencie czuję, który mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się będzie podobał i będzie Wam jakoś pomagał. Natomiast moim priorytetem obecnie jest moje zdrowie psychiczne przede wszystkim. Na chwilę obecną z fizycznym jest wszystko w porządku, ale chciałabym po prostu nie mieć takiego obciążenia, zobowiązania. Szczególnie, że wiecie, to jest specyficzny
rodzaj pracy i nie zrozumcie mnie źle w ogóle, jakby Instagram i YouTube to nie jest moja praca. Moją pracą samą w sobie jest strefa przemian, ta platforma, podopieczni, tam w przyszłości aplikacja. Natomiast w tej sytuacji, kiedy dzieją się takie traumatyczne rzeczy, jak nie wiem, ciąża, problemy z jej utrzymaniem, jakaś patologia ciąży, czy w ogóle inne traumatyczne przeżycie, bo mogą być różne, albo nawet po prostu bardzo, bardzo zły dzień czy zły tydzień. O ile jeszcze gdzieś w przeszłości, jak pracowałam na innych stanowiskach, nie wiem, byłam stewardessą, czy pracowałam w restauracji, czy pracowałam w biurze, to jeszcze pewne rzeczy człowiek jest w stanie, mam wrażenie, ukryć, jakoś przesiedzieć. A tutaj, wiecie, jak jestem zapłakana, boję się o to, co się wydarzy, to ciężko jest mi siadać przed kamerą, czy robić zdjęcia. A też z drugiej strony nie chcę, żeby mój content był zdominowany przez trudności, które się zdarzają w życiu. Ja chcę, żeby one się tam pojawiały, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że nie ma takiej osoby na świecie, która by nie miała problemów. I nie ma też co tych problemów porównywać, bo ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że są ludzie, którzy mają dużo gorzej. Są też ludzie, którzy mają dużo lepiej. To jest w ogóle w żaden sposób niepoliczalne. Ja czuję ogromną wdzięczność za to, jak wygląda moje życie i przede wszystkim, z kim to życie mam szansę dzielić, bo to jest największa wartość w tym wszystkim. Natomiast swoje przeszłam, na to, co jest teraz, też mam wrażenie, że zapracowałam, ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że ja chcę, żeby mój content był bardzo wiarygodny i żebyście też wiedzieli, że to nie jest wszystko takie super cukierkowe i że wszystko mi w życiu wychodzi i że wszystko mi łatwo przychodzi i że zdarzają mi się tak samo złe rzeczy, jak się przytrafiają Wam w życiu. Ale też oczywiście nie chcę, żeby on był ten content taki super negatywny i nie wiem, jak przez miesiąc na przykład byłam w takim bardzo depresyjnym stanie, to tak naprawdę każdy mój film i każdy mój post musiałby pokazywać mnie po prostu zajebiście zdołowaną, sorry za słowo, i w mega złym nastroju, więc po prostu nie chcę tego robić. Stąd moja decyzja o tym, że począwszy od listopada nie będę ambasadorem Women's Best. Nie mówię, że nigdy już nim nie będę. Różnie może się życie poukładać. Uważam, że są rewelacyjną firmą. I już abstrahując od produktów, które są bardzo fajne, to przede wszystkim super traktują swoich pracowników, a to jest taka wartość, która wbrew pozorom, a pracowałam z różnymi też firmami polskimi, jest rzadkością. I akurat mam tą ogromną przyjemność pracy obecnie z firmami, które mają ogromny profesjonalizm, zachowują ogromny profesjonalizm. Tak samo mogę to powiedzieć o Canastę, z którym już pracuję bardzo długo. Nie jestem może ich ambasadorem, ale z którymi pracuję już od dłuższego czasu. I to są takie firmy, które naprawdę szanują ludzi, z którymi pracują. Więc to jest taki mój update. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeszcze raz chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ogromne wsparcie, które otrzymałam. I zobaczymy, co jeszcze mi się uda Wam pokazać w tym vlogu, który tak nie do końca jest vlogiem, bo jest tutaj dużo gadania, ale ja też dopiero się wdrażam w ten system, także widzimy się później. Może dopiero już na obiad, o kolacji, zobaczymy. Słuchajcie, moi drodzy, myślę, że z powodzeniem mogę dostać miano najgorszego vlogera roku, dlatego że minął tydzień, odkąd nagrałam ostatni klip, ale chcę Wam dać cały update odnośnie wyzwania, które się zacznie 1 listopada. W związku z powyższym zrobię śniadanie, pokażę Wam, co jest na śniadanie, i sobie pogadamy wtedy na spokojnie. Mój mało atrakcyjny, ale mój ulubiony omlet z chorizo, pieczarkami i z serem cheddar. No dobra, słuchajcie, teraz jeszcze z innego pomieszczenia. Lampa za mną w tle. Mamy piękne, naturalne światło dzisiaj. Chciałam tylko szybko powiedzieć o tym, że po pierwsze przepraszam, że ten vlog nie był vlogiem. Dużo się dzieje. Natomiast chciałam powiedzieć o wyzwaniu, bo dużo jest o nie pytań na Instagramie, bo tylko tam o nim mówiłam. 1 listopada zaczynamy wyzwanie zimowe spalanie.
tutaj na YouTubie. Będzie to wyzwanie treningowe, które będzie trwało przez listopad i na pewno pierwszą połowę grudnia. Później będzie taki okres przedświąteczny, więc może być z tym różnie, ale na pewno cały listopad i pierwsza połowa grudnia to będzie wyzwanie. Zakładam 2-3 treningi tygodniowo na YouTubie. Nie chcę się na 100% deklarować na 3 ze względu na to, że jeszcze dochodzę cały czas do siebie, ale 2 będą na pewno i one będą raczej średnio zaawansowane, aczkolwiek jak ze wszystkimi moimi treningami będę się starała robić wersję po prostu bardziej podstawową i tą bardziej skomplikowaną. W zimowym spalaniu może wziąć udział każdy. Jakieś takie bardziej dietetyczne przepisy, może nie dietetyczne, przepisy diety ketogenicznej będą na pewno u mnie na Instagramie albo na TikToku, więc koniecznie tam wpadajcie, zawsze link jest w moim bio, w opisie, możecie sobie tam popatrzeć i czymś się zainspirować, ale myślę, że też zrobimy jakiś film jedzeniowy tutaj na YouTubie na pewno podczas tego okresu przedświątecznego. Pomyślałam po prostu, że większość z nas zaczyna swoje postanowienia od 1 stycznia, a fajnie by było jeszcze wykorzystać te prawie dwa miesiące, które mamy na to, żeby wdrożyć zmiany, niekoniecznie odchudzające, ale takie, które sprawią, że będziemy po prostu czuli się lepiej. Także udział jest jak najbardziej darmowy, każdy może korzystać tutaj z treningów na YouTubie. Jeżeli macie taki problem z tym, że nie wiecie, kiedy one będą się odbywały, to jest ten taki dzwoneczek na YouTubie, który możecie nacisnąć i wtedy zawsze dostaniecie informacje o tym, jak wrzucam nowy film. I oczywiście nie musicie go od razu robić w tym samym momencie, nie będzie to training live, więc możecie go sobie odtwarzać w każdym dowolnym dniu, godzinie i tak dalej. Będą to takie treningi przedział od 10 do 45 minut, myślę, dlatego że zaczynamy, słuchajcie, mocno. Pierwszy trening to będzie trening 500 powtórzeń. Nie zdradzę dokładnie, czego będzie dotyczył i jak będzie wyglądał, ale będzie na pewno intensywnie, ale też myślę, że każdy da radę, jeżeli będzie miał troszeczkę takiego pozytywnego nastawienia, więc możecie tutaj i możecie na pewno też dołączyć do naszej grupy na Facebooku Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów, tam też macie link pod filmikiem tutaj. Bo tam będę na bieżąco, w ogóle tam wszystkie wyzwania, które się odbywają związane ze mną czy ze strefą przemian, tam są opisane, zawsze wszystkie informacje są tam podawane, więc na pewno warto. A na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze raz przepraszam za ten bałagan, ale powoli wracam do normalnej siebie. A na dzisiaj to wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam, Ania, na razie, cześć!